yo, yo, yo się cześć, witam tutaj Switch i zapraszam do kolejnego filmiku z Last Epoch. Także w dzisiejszym filmiku dowiemy się, jak kraftować przedmioty unikalne z przedmiotów zwykłych, takich, wiecie, tam żółtych, niebieskich, czyli magicznych, rzadkich, tudzież białych. Jest szansa, żeby uzyskać przedmiot, którego szukamy za pomocą systemu kraftowania, także kunsztu robienia nowych przedmiotów. Za pomocą runy dominacji. Ale zanim do tego przejdziemy, mały update dla osób, które siedzą kanał, i dla osób, które chcą robić maga, tak samo jak ja. I teraz szukają tego drugiego przedmiotu. To jeden taki mały updatecik, bo powiedziałem, że jest szansa, że bez każdego echa wyleciał ten przedmiot, a niestety nie, on leci tylko z dropi tylko tutaj, czyli leci tylko z tego kasza, co jest szansa na armor setowy albo unikalny, albo z tego kasza gdzie jest szansa na unikat, więc tam jest bardzo słaba szansa, bo tam może być każdy rodzaj unikatu, więc niekoniecznie armor może wypaść, nóż jakiś, cokolwiek, buty. Także 1 do 29 szansa, oczywiście trzeba być na osi czasu, krew, mróz i śmierć, ale no niestety to tylko jest szansa 1 do 29 z wyżej wymienionych, tylko dropi tutaj właśnie z tych, tylko skrytek na tym echu, na tym echu z armorem albo na tym echu z unikatem także zbroja z zestawu lub unikatowa lub unikatowy przedmiot, dlatego w życie wchodzi opcja numer 2, czyli craft i też jest szansa 1 do 29 no ale tutaj po prostu no, będzie więcej tego do zrobienia, bo już mam przygotowanych 25 run i 25 armorów, także zaraz lecimy z tym koksem jeszcze tylko jedną rzecz chciałem dodać, no warto oczywiście wziąć pod uwagę fakt, że jak robimy echa na jakiejś danej osi czasu, to dobrze jest farmić też runy, oczywiście nagrody echa z runą. Oczywiście nawet takich nie farmicie, to i tak te runy tam wypadają z tych jaszczurek, z lizardów, bardzo dużo, gęsto i często, ale tak tylko mówię, że warto wziąć to pod uwagę. Dobra, także lecimy, lecimy z tym koksem, odpalamy gierce, to będzie tutaj szybka akcja wędka z pławik. Także i inwentarz F, kuźnia. Później wrzucamy armor i przestawiamy sobie ją na runę dominacji. Mamy 26 podjazdów, żeby nam wskoczyła zbroja niestabilny rdzeń. Szansa jest 1 do 29. Dobra, let's go. Boom. Jakiś gniot. No to nie jest to. To nie jest to. Nie wiem co to jest, ale nie interesuje mnie to. Boom. Toż nie jest to. Bum. Dobra. Jestem dobrej myśli ogólnie, ale na razie nie tak. Nie tak. Dobrej myśli. Na razie nie siada, co byśmy chcieli. A zaraz siądzie Chyba. 1 do 29, co ten shift mi się pierniczy i nie wchodzi? Jeden do 29, panie i panowie. No ale to nie jest, bo to jest taki kolorowy armor. To nie tak, że to wszystkie armory znane na pamięć, ale to jest kolorowy, więc. ten tęczowo kolorowy ma być. No niestety. O jest! Nice! Dobra. Niestabilny rdzeń. To uh, Naszy kit! Kit, elegancko, jeszcze 14 zostało na jakiś inny target, na jakiś przedmiotu. Niestabilny rdzeń, max zbroja, 196 do pancerza, 9% zwiększona mana, 26% zwiększona regeneracja many, gdy bezpośrednio rzucasz nowym żywiołów 6 razy bez odstępu. Pomiędzy dwoma sekundami, żeby odstępu nie było, 6 do inkantacji będzie miała obszar zwiększony o 252% oraz 82 punkty obrażeń. O, zakręć. W tym buildzie my nie używamy kompletnie nowy, no ale na pewno można by um, wziąć pod uwagę zrobienie jakiegoś buildu w nowe. Może innym razem. Ale tutaj, co tutaj jest najważniejsze? Tutaj jest to najważniejsze, że to zwiększa 146% zwiększone żywiołowe obrażenia, czyli obrażenia od żywiołów. Mamy też dosyć dużo domane, prawie 80 domane, no i do skilla. Jeden do błyskawic, jeden do ognia, jeden do zimna, także. No i zajebiście, że to było męczące farmienie. No bo wiadomo, wiecie kurczę, róbcie te echa. Teraz. No ja trafiłem dzisiaj, nie wiem, 6 tych skrytek czy 8 z pół dnia. Więc to jest to męczące. Ale też musicie wziąć pod uwagę fakt, że. Em, ja nie craftowałem kompletnie żadnych unikatów z tych run. Może dwa czy trzy. Tak sobie, żeby przetestować na początku gry. Mam 82 poziom, więc. 82 poziomy to był ciągły grind, w którym byłem w stanie uzyskać taką wartość run, żeby sobie tutaj frywolnie pozwolić na to craftowanie, tak? Było 25 run, więc. To też nie jest tak, że o kurczę, mógłbym to zrobić od razu. No jak nie masz run to tego nie zrobisz. Więc generalnie dobrze, że weszło szansa 1 do 29. Przypominam jeszcze raz, więc mam nadzieję, że będziecie mieli szczęście, żeby trafić. No ja jestem mega zadowolony. I teraz ten drugi przedmiot, czyli buty, no to też będę starał się skraftować. Także fajnie, 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 bo jest w sumie już. Prawie cały kor zbudowany. buty generalnie, które są w core bildzie endgame'owym, one dają bardzo dużo odporności na wszystko, ale te buty, które tutaj mam, one są też na wypasie. O. Nie, one akurat nie są na wypasie. Przepraszam, pasek mam na wypasie. Mam 25 redukcji czasu odnowienia, a buty. Buty będę mógł zamienić na endgame'owe, OK. Także wszystko jest right, Tak sobie tylko tutaj sprawdzam. Także jeszcze raz fajnie zadowolony jestem. Jak się komuś przyda, to zajebiście, jak budujecie Maga też, ale też niekoniecznie musicie budować MAGA, żeby sobie zrobić target, farmę jakiegoś przymiotu, bo tu możecie wrzucić, co chcecie, białe, żółte albo niebieskie. Przestawić oczywiście na runę dominacji. Cisnąć, wynieś i modlić się, żeby weszło, dobra, także fajnie, zajebiście, zajebiście, mega, zrobię w przyszły weekend, albo może nawet jutro zrobię update z buildu, jaki jest, bo ogólnie jest, no już jest git, jest zajebiście wszystko, dobra, fajnie, jeszcze raz dziękuję, do uwagę do zobaczenia, słyszenia. trzymajcie się, na razie, hej, cześć.